Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. My zaczniemy dziś, Szanowni Państwo, Tomek Państwu opowie o... Podpaleniach, bo wiemy trochę więcej już o tym, co się wydarzyło na Maryi Wiliskiej i o tym, że Rosjanie w Polsce robią to, co zapowiadaliśmy, że będzie robione od 2022 roku, kiedy powiedzieliśmy, że są tutaj zespoły, które nie potrzebują naprawdę dużych nakładów sił do tego, żeby siać zamęt w Polsce. Te podpalenia, które się pojawiają, mają ewidentnie jedną wspólną cechę, to jest próba. Tworzenia, sprawdzania też, jak działają służby ratunkowe, bo pamiętajcie, na razie mieliśmy do czynienia z pojedynczymi pożarami. A może się wydarzyć tak, że będzie takich pożarów, przed kilka jednocześnie, i okaże się, że trzeba będzie wybrać, co kochamy bardziej. Tak? Dyspozytor będzie musiał się zastanowić, gdzie wysłać, co ratować. Tego typu rzeczy właśnie to mają na celu. Policja odniosła, służby odniosły jakieś pierwsze sukcesy w tropieniu tych siatek. Natomiast no, problem jest bardzo poważny. Ponieważ zarządu PiSu kompletnie zlekceważono ten problem. Dodatkowo wycofano ludzi z półświadka kryminalnego, ludzi, którzy tak jak Tomek, funkcjonowali przez lata w grupach przestępczych, dostarczając informacje służbom. Był po prostu to świadomy wybór, ponieważ Wozik z Kamińskim stworzyli przyzwolenie na współpracę z grupami przestępczymi i nie potrzebowali ludzi, którzy mogliby być świadkami przestępstw, które popełniają wspólnie. Na przykład Tomek był świadkiem, kiedy w operacji służb. Na, przeciwko y, przestępcom, przemytnikom, y, ludziom wyłudzającym VAT na nowce kosowskie piorącymi pieniądze, gdzie operacje y, ciągnięto ponad pół roku y, w sytuacji, kiedy należało ją zamknąć po trzech miesiącach, a ciągnięto ją dlatego, żeby po prostu y, zarabiać gigantyczne pieniądze razem z grupami. Przestępczymi. Zanim, szanowni państwo, przejdziemy dalej, ja pozwolę sobie polecić książkę pani Izabeli Peck, którą wydaliśmy. Już myślę, że, szanowni państwo, od jutra będę pokazywał już wersję wydrukowaną, bo czekam na pierwszy transport książek. One będą wysyłane dla tych z państwa, którzy kupili, a innych to zachęcamy. Link jest pod spodem. Ja też pozwolę sobie polecić nasze pisma, Historie na weekend i historię. Ee... Ekspert, to są pisma, którymi, którego jesteśmy wydawcami. Mamy też historię bez cenzury, o niej opowiem na końcu. Tomku, to powiedz mi, czy, co, co tak naprawdę wiemy nowego? Co się wydarzyło? Czy coś cię zaskoczyło w, tym, w tych informacjach nowych, które się pojawiły? Czy wszystko jest tak, jak przewidywałeś? Niestety, szanowni Państwo, nie uznajcie tego, że ja staram się w jakiś sposób tutaj. Nam z Jankiem podbiłem węka, ale jest tak, jak przewidywałem, Ta, tak, musiało się, tak musiało się dziać. Natomiast tutaj jasno widać, czego nie zrobił wcześniej PiS i co szczególnie wąsik z Kamińskim, co oni spieprzyli. Zobaczcie Państwo, jak teraz wyglądają te, te, te działania, bo to są działania inspirowane z tego samego źródła. A powiem Państwu, dlaczego mówię z tego samego źródła? Donald Tusk, pomimo tego, że zaapelował. O, o to, żebyśmy nawet mając wiedzę, no, nie używali tej, tej, tej wiedzy i, i, i nie przeszkadzali w pracy służbą, staramy się to zrobić, jednak sam powiedział, że widzi, tu, że widzi tutaj ślad rosyjski, szczególnie przy Marii Wilskiej i powiedział to w sposób bardzo wyważony, a dlaczego? Szanowni Państwo, Mieliśmy kilka prób podpaleń, m.in. Centrum Designer Outlet w Piasecznie oraz wólki Kosowskiej. I o ile, według, o ile według tutaj wiewiórek fachowców pożar na Marywilskiej był przeprowadzony, znaczy to, to, to było wywołane przez grupę fachowców. To naprawdę bardzo groźna grupa fachowców. O tyle tamte dwa i na Wólce i w tym Centrum Designer Outlet, to takie grupy, których nie, nie można uznać za profesjonalne, użyty sprzęt, metody, w jaki, w jaki sposób, w jaki sposób chcieli, chcieli to zrobić. No chociażby to, że nie zajęli się profesjonalnie. Usunięciem śladów z monitoringu, bo tam ślady z monitoringu zostały. Tam użyto jakiś sprzęt, który służy do różnych yy, działań pirotechnicznych, i ten sprzęt, yy, nawet ten nie, nie z najwyższej półki. W ogóle te, te, działanie, te działanie bardzo się odróżnia od tego, co się było na, na Marywilskiej. A dla nas wszystkich, dla opinii publicznej, ma to się wpisywać w jedną całość. Natomiast tutaj ja. Patrzę jeszcze inaczej I, i, i nie tylko ja. Rozmawialiśmy właśnie z kolegami na ten temat. Zrozumcie Państwo, że przekazując te informacje również i czy e, inspirując takie działania nie tylko grupami, które są wyszkolone i do tego przeznaczone tymi ludźmi, ale również powierzając te zadania no, ludziom nieprofesjonalnym, tym, tym, tym m.in. O tym, o tym człowieku z ząbem, który został zatrzymany i, ty, i, i, ty, i tych ludziach, którzy tutaj usił usiłowali podpalać. Pamiętajcie, że yy, nasi przeciwnicy chcą wyłuskać, zobaczyć, kto to robi, czyli de facto dotrzeć do funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. Bo ci sami funkcjonariusze się będą zajmowali i, i tymi yy, rzeczami, które no, były yy, niefachowo zrobione i tymi były zrobione fachowo. Kto to robi, yy, czy ewentualnie, jakie są tam metody, czy, czy były tam jakieś yy, yy, działania dotyczące chociażby umieszczania kogoś w tych grupach, w jaki sposób, w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonuje yy, ta Grupa, która ma wykryć te wszystkie działania, to niezwykle ważne to niezwykle, niezwykle ważne informacje. Bo już po tym, kiedy ci ludzie są zatrzymywani, oni mają też swoje źródła i, i patrzą. Ale Janek powiedział niezwykle ważną rzecz o tak zwanym osiodłaniu służb. Pamiętajcie Państwo, że my w 2017 roku no, mieliśmy bardzo poważny wynik, to znaczy, żeśmy na bazie konfliktów, no, nie chciałbym tu aż tak daleko w to wchodzić, ale które zostały wywołane no, w jakimś stopniu przy naszej pomocy w tej społeczności Wulki Kosowskiej, żeśmy tam przejęli kontrolę nad przepływem pieniędzy, nad kantorami, nad kasynami gry. Budowaliśmy tam bazę noclegową, bazę, bazę taką, której można byłoby się, że tak powiem, zatrzymywać na długo. Te wszystkie działania, już szczegółów nie będę Państwu opowiadał. Faktycznie, ten proceder, który na Wólce Kosowskiej działał od tylu lat, można było wygasić. I to mogło być normalne centrum, które funkcjonuje, funkcjonuje nie ze stratą dla Skarbu Państwa. Jak wiecie Państwo, zostałem aresztowany w 2018 roku. Ta operacja dalej trwała i zakończyła się stratami, te, które oficjalnie są określane, 9 miliardów 800 milionów, około 800 milionów dla Skarbu Państwa. I zostało to yy, ta Nastąpiła ta realizacja. Zresztą zobaczcie Państwo, czy ktoś siedzi, czy ktoś nie siedzi, jakie były kaucje przy tych, przy tych, przy tej skali działań. Zostało, zostało to, to prowadzone przez tyle czasu i tutaj były próby później po moim zamknięciu, ja spodziewam się, że, że te, te działania były skuteczne, to znaczy były próby chociażby z delegatury gdańskiej CBA, która chciała przejąć tę całą operację. Więcej, no, dyskredytowała szefostwo CBA, dyskredytowała bezpośrednio nas, którzy, którzy tam, tam działaliśmy. Mówiliśmy, zwracano się do naszych figurantów, czyli do tych ludzi, którzy tam działali. Zostawcie, działajcie z nami, nikogo się nie bójcie, my będziemy to prowadzić. I byli. No wiadomo, że patrząc na to, co się wydarzyło, byli zainteresowani tym, żeby to trwało jak najdłużej. W tej sytuacji to te grupy, mówiąc takim językiem, cytuję jednego z bardzo ważnych gangsterów osiodłały służby, a nie służby zinfiltrowały te grupy przestępcze. To samo dotyczy tych działań sabotażowych, bo Niewątpliwie w bardzo dużej ilości tych, tych, tych działań, które mają destabilizować bezpieczeństwo w Polsce, Rosjanie czy, czy inni nasi przeciwnicy próbują rekrutować ludzi z grup przestępczych. My w zasadzie w tej chwili w grupach przestępczych już nie mamy takich możliwości, możliwości oddziaływania i infiltracji, ponieważ ci ludzie albo się wykruszyli, albo odeszli, albo e, zaczęli, zaczęli, zaczęli działać nie dla służb, ale, ale po to, żeby zarabiać pieniądze, bo nie było nad nimi żadnej kontroli. To spowodował PiS. Zobaczcie Państwo, że Kamieński z Wąsikiem. Zobaczcie Państwo, już mieliśmy takie, takie przypadki, które były w jakiś sposób niewyjaśniane, pomimo tego, że była ta, ta retoryka, była taka retoryka, no wiadomo. Twarda antytoryka. Tak, ale tak, ale... Zacznijmy, zacznijmy od tego, no to, że oni... Zobacz, były, były przypadki, tylko powiem jakie, bo to jest ważne. Były przypadki tych pł płetwonurków hiszpańskich, y, którzy byli przy naszej infrastrukturze krytycznej. Y, rozpłynęli się we mgle, różnego rodzaju, wiesz, teorie spiskowe, nikt dalej tego nie wyjaśniał. Były przypadki no, poważnego zagrożenia. Drony latały koło naszych samolotów. Nasze samoloty miały problemy z lądowaniem. To była cała epidemia. Jakieś pojawiały się jakieś drony. Co, co się dzieje? Bo za chwilę mógł być spowodowany no, bardzo poważny wypadek e, lotniczy. Miało to miejsce i, i w Warszawie, i w Katowicach. Były problemy z zatrzymywaniem pociągów. Okazuje się, że znaleziono winnego, to między innymi robił to jeden z policjantów WTO, czyli Wydział Techniki Operacyjnej siedzi w więzieniu. No, czy on sam z siebie wpadł na ten pomysł, żeby zatrzymywać pociągi? No, Pis tego nie drążył. Mam nadzieję, że to będzie robiono. W końcu yy, została w Polsce. Yy, z, Złapana ta, ta grupa tych ludzi, którzy chociażby mieli dokonywać dywersji, jeżeli chodzi o, o nasze kolejnictwo. No i tutaj służby naszych sojuszników przekazały, przekazały te informacje. Zwracaliśmy uwagę bardzo często, nie wiem czy Państwo widzieliście o tym, chociażby, że olbrzymim zagrożeniem w Polsce jest to, że w niektórych centrach wielkich miast stoją Cysterny. Naprawdę stoją, stoją cysterny chodzi, i chodzi o, o, o kolejnictwo. Zwróćcie Państwo uwagę, że na gminie było, było tak, że jak wjeżdżaliście Państwo do Gdańska, no to z wiaduktu prowadzącego właśnie w kierunku Gdańska widzieliście setki cystern. Naprawdę. Tam, ja pamiętam, że, że kiedyś napisałem taki. Raport o tym, że to istnieje olbrzymie zagrożenie. Wystarczyło, szanowni państwo, przejechać i, 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 i rzucić granatem tam, tam, dosłownie i byłaby niewyobrażalna nie, 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 tragedia, byłby olbrzymi, olbrzymi problem. I teraz zaczyna to się dziać, ale wtedy nikt na to uwagi nie zwracał. Więcej było tak jak przy operacji Wołga, o której Janek zaraz opowie. Jeżeli ktoś na to zwracał uwagę, to był, miał problem, czyli wąsimieńscy tak, ale... nie chcieli tego ścigać. Tak, tak. tak. to mamy tutaj szanowni państwo opisane, Omówiliśmy o tym wielokrotnie, to była historia, w której powinni być zainteresowani opowiedzeniu, ponieważ do nieprawidłowości doszło do w rządów Platformy Obywatelskiej. Mieli okazję, mogli napiętnować poprzedników, mogli powiedzieć: Zobaczcie, ja co oni byli nieostrożni. Wpuścili Rosjan do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pozwolili im się zinfiltrować, ale my jesteśmy lepsi, tutaj wyciągamy konsekwencje. Nic z tego nie zrobili, wręcz przeciwnie, prześladowali ludzi, którzy. Próbowali alarmować w tej sprawie władze, niszczyli dowody. Pytanie jest dlaczego. Pytanie jest o, o to, z iloma ludźmi? To jest bardzo ciekawe pytanie zostało zadane przez Jarosława Kościelnego, Mariuszowi Kamińskiemu, byłemu ministrowi, byłemu szefowi służb publicznie. To jest takie pytanie, które szokuje, natomiast jest zadane publicznie. W związku z tym, e, pytanie: z iloma ludźmi związanymi z, z rosyjskimi służbami specjalnymi spotykał się Mariusz Kamiński? To jest publiczne pytanie zadane przez Jarosława Kaścielnego. Mariuszowi Kamińskiemu. Yy, odpowiedzi nie dostaliśmy, yy, tak co przeczytam, Zaniki pan, bo to był komentarz do wywiadu, yy, a w zasadzie monologu, yy, bo to jest tak jak ten dziennikarz w Radiu Wnetno robił za statyw. I Mariusz Kamiński umieścił ten wywiad z pod tekstem: Rosjanie na całym świecie ingerują w demokratyczne wybory i zawsze starały się spolaryzować społeczeństwo. Donald Tusk, eskalując nienawiść i podsycając nastroje społeczne, wpisuje się dokładnie w cele Klemle. Działa w ten sposób na korzyść wroga. To wręcz podręcznikowe zachowanie. To wszystko jest prawda, tylko że to jak zwykle on oskarża Tuska o coś, co oni sami zrobili. Dokładnie. Czyli, czyli dokładnie ten. I, i, I Jarek Kościelny napisał do niego w ten sposób 22 maja. Zaniki pamięci, level geniusz inaczej. Pozwolę sobie zadać pytanie. Zapewne nie pamięta pan ilości spotkań, ale może pamięta pan z iloma funkcjonariuszami służb specjalnych na przestrzeni ostatnich 40 lat się pan spotykał. No, szanowni Państwo, my wiemy o jednym. Wiemy o panu pułkowniku A i tutaj opisaliśmy. To jest człowiek, którego nie wpisał do e, oświadczenia. E, ankiety bezpieczeństwa. Do ankiety bezpieczeństwa. No, z tego co już wiemy, było takich spotkań więcej. Oczywiście, w normalnym państwie Mariusz Kamiński powinien po prostu zapaść się. Tu mówimy o, o wpisie, który przeczytało, szanowni państwo, ponad 2000 ludzi. E, może ktoś powie, że to mało ktoś to nie ten, natomiast to e, czytało te dwa tysiące, wśród których ale... na pewno byli ci, którzy e, To, są, to są byli ich... tam służbowo, tak to mówią słagodni tak, tylko to, to pytanie jest teraz takie z iloma ludźmi, jak w ogóle to jest możliwe, że polski koordynator, polski minister spotykał się z oficerami rosyjskimi i w ogóle nie wpisywał tego do poświadczenia bezpieczeństwa Mamy jeden potwierdzony wypadek Szanowni Państwo, a on się w żaden sposób nigdy nie odniósł do tego, co myśmy ujawnili. Nie zarzucił nam kłamstwa, nie zrobił niczego, po prostu ignoruje. My mamy informacje, mieliśmy o innych rzeczach. Mieliśmy informacje o tym, że on był bardzo naciskany mocno przez stronę rosyjską, która wręcz go szantażowała, a zdaniem naszych źródeł. Ta relacja w pewnym momencie, on po prostu uwikłał się w tą relację, próbował z tego w jakiś sposób uciec, wyjść. Z racji tego, że poruszamy się po prostu, że on... Pamiętajmy, że znaleźliśmy materiały IPN-u, które Rosjanie z pewnością mają o tym. O tym... Oni, mają koncer... oni mają, oni mają całość, a my mamy, szanowni państwo, myśmy tylko ujawnili, że on był zarejestrowany w agenturalnej sieci operacyjnej, natomiast oni mają dokumenty, co tam było przez te ileś lat robione. Na danym pseudonim, tak. I to jest, to to jest, on oczywiście zaprzecza, że współpracował, natomiast yy, wiecie Państwo, szukujące jest to, że on w latach 80. miał być rzekomo Takim bardzo twardym opozycjonistą. Parę osób publicznie, z którymi rozmawialiśmy, publicznie nawet mówiło, że on był, imponował takim twardym charakterem w tych latach 80. -tych. Tylko... tylko z kotłów, które zrobili ale, wreszy, tak? ale nie no, chodziło o coś takiego, że radykalna tego typu postawa i rzekomo właśnie bycie. Radykalnym przeciwnikiem systemu, z jednej strony, a z drugiej strony ten system nie wykorzystuje jego zeznań, w których pogrążył nie tylko siebie, ale swojego przyjaciela, jego ojca. Krótko mówiąc, pragmatyka jest taka, że gdyby rzeczywiście był tym, za kogo się podaje, to Esbecja by z czystej, że tak powiem, złośliwości. Odpaliła teczkę, pokazując, yy, zobaczcie, to jest koleś, który twierdzi, że jest twardy, a zobaczcie, jak tutaj zakapował po prostu na przesłuchaniu swojego kumpla. Zobaczcie, yy, po prostu nie możecie mu ufać. Puściliby to, wypuściliby to przy, w tek. Tymczasem, nie, nie dość, że to nie ujrzało światła dziennego w latach 80. To z nieznanych przyczyn w lat 90., na początku XXI wieku, kiedy Mariusz Kamiński prezentował tu taką postawę nonkonformistyczną, no, tak jakby się wydawało, prawda, że ten, który się domagał tutaj walki z korupcją, ściganiem układów i tak dalej, tak, dekomunizacją za wszelką cenę. I nagle się okazuje, że kiedy nawet władze jeszcze mają komuniści, to ta, ta teczka postkomuniści, Tateczka jego się nie ukazuje. Tateczka, te, te dokumenty nigdy nie, nie, nie są e, tego. Ja powiem Państwu w ten sposób, że e, komuś zależało, aby to Mariusz Kamiński pełnił rolę radykała. E, to jest taka sugestia, która wynika z tej naszej książki, mojej Tomka. Ona jest do nabycia w wielu miejscach. Polecamy capitalbook.pl W tej książce, właśnie, hipoteza jest prosta. On, e, mając e, jego, e, Ci ludzie, którzy mają wiedzę na temat jego kompromitującej przeszłości, na temat jego słabości, bo szanowni państwo, to, to, to ja cały czas powtórzę, mieliśmy 8 lat faceta na funkcji szefa służb, 4 lata na funkcji szefa y, policji i prokuratury, ponad 4 lata, policji, przepraszam, bez prokuratury, policji, y, straży pożarnej, tam, tego typu tam służb CBŚP, bo MSWiA, Kolesia, który jest ciężkim alkoholikiem, uzależnionym od tego. I to jest po prostu jakiś. To jest taka absurdalna sytuacja, że, że nikt w mediach na poważnie w tej chwili, nawet kiedy się już o tym mówi, kiedy po jego hospitalizacji podczas odbywania krótkiego tego wyroku z pozbawienia wolności, kiedy on się po prostu rozpadł, bo po raz pierwszy od 20 lat został odstawiony od alkoholu po prostu na dłuższy czas, po prostu organizm nie był w stanie funkcjonować prawidłowo. Media w ogóle tego nie drążą. To też jest to też jest konsekwencja korupcji tych mediów, brania kasy odpisu. Przecież to jest po prostu szokujące, że człowiek o takich uwikłaniach, który napisał nieprawdziwą ankietę dotyczącą bezpieczeństwa. Oczywiście on w tej ankiecie też powinien było. Znaczy, nie, nie mam teorety, znaczy teoretycznie, ludzie, którzy nadużywają alkoholu, nie powinni dostawać poświadczenia bezpieczeństwa. Tu znowu też mamy gigantyczne przestępstwa popełnione przez ludzi, którzy weryfikowali te oświadczenia, bo to nie jest tajemnica od lat, że jak on się zachowywał, powinna zostać było wszczęte. Kiedy mieliśmy informację, że pan Mateusz Morawiecki alarmował, yy, Jarosławowi Kaczyńskiemu, że po prostu Mariusz Kamiński musi po prostu zniknąć z rządu, bo, bo nie można z nim współpracować. Tak naprawdę on powinien był wynieść, napisać po prostu doniesienie do służb i zażądać sprawdzenia jego certyfikatu bezpieczeństwa. To są jakieś straszne rzeczy, bo to wszystko się przekłada, to, że my mamy dziś, mówimy dzisiaj o tych sabotażystach, to, że nikt dziś nie wie, ile tych grup jest. To bym jeszcze jeden z tych chciał kupić, jak skończysz. Jeszcze nie, objaś? bo chodzi, chodzi o to, żeby pokazać, że to jest taki. Globalny problem, w którym e, Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik doprowadzili do sytuacji, w której w Polsce się może zdarzyć wszystko. Tak naprawdę to, że my funkcjonujemy dziś, to jest to, że od kiedy e, tutaj zaczęły, e, zaczęli, zaczęły się działania wojenne, to funkcjonujemy w jakimś sensie pod ochroną amerykańskiego, amerykańskich służb, niemieckich, e, tych służb krajów sojuszniczych które nie pozwalają... Oni no izraelski, które nam pomogły również. Tak, oni izraelski... No tak, ale to właśnie, to też słyszeliśmy, że niestety to się skończyło wraz z tym, jak Polska poparła aspiracje Palestyny rządzonej przez Hamas do bycia członkiem Organizacji Narodów Zjednoczonych. To była taka rzecz, której ja szczerze mówiąc nie rozumiem. Chodzi o wspieranie no, ludzi, którzy 7 października dopuścili się strasznych zbrodni, dopuścili się do mordowania kobiet, dzieci, gwałcenia. To, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest ten atak, ten atak słynnego z 7 października ma poparcie 98% tego społeczeństwa palestyńskiego i no. Powiem tak, no. Szanowni Państwo, to to jest... No, pokazać jeszcze tylko takie no. ewidentne dowody, które no, mieliśmy, mieliśmy możliwość zobaczyć w mediach publicznych tego, że Kamiński Wąsik de facto współpracowali i wspierali grupy przestępcze. No bo zobaczcie Państwo, ja w 2017 roku byłem na spotkaniu z panem Igorem Tukaczyńskim. To był człowiek, który jest przez prokuraturę i przez służby specjalne określany jako człowiek, który no w zasadzie odpowiada za bardzo dużą część przemytu tego paliwa do Polski i, i, i tych przestępstw vat związanych z branżą paliwową. Ten człowiek proponował mi łapówkę. No ja, ja tego nie przyjąłem. Sąd, sąd oczywiście po, pomija te dowody, pani prokurator próbowała pomijać, ja je później pokazałem. A co nie to chodzi. Wiecie państwo, znaczy nie, chciałem coś innego powiedzieć. To znaczy do tego Igora Tukaszyńskiego pojechał pan Grzegorz P., czyli były wiceszef CBA, człowiek, który został ułaskawiony z Mariuszem Kamińskim i pojechał do niego, pokazali to reporterzy TVN-u, pojechał z propozycją, że będą wspólnie do Polski przemycać papierosy. No, szanowni państwo, Oczywiście, e, Kamiński, pan Grzegorz P i inni twierdzą, że to była operacja specjalna, ale okazało się, że rzeczywiście nasze służby wykryły, e, między innymi w, w wagonach kolejowych, w kontenerach, dokładnie i w kontenerach, według e, tego e, schematu, jaki określił tutaj tego modus operandi, jak, jaki określił pan Grzegorz P, panu Igorowi T, jak to ma się odbywać, to rzeczywiście znaleziono takie rzeczy. Był problem z przemytem papierosów z Białorusi, naprawdę olbrzymi, olbrzymi problem. I zobaczcie, zobaczcie państwo, a Grzegorz P był szefem bezpieczeństwa w PKP Cargo, <laughs> też. czyli też chodzi, chodzi o te infrastruktury kolejowe, czyli Ludzie bezpośrednio związani z Kamińskim byli wysyłani, byli wysyłani do, do bardzo ważnych ludzi z grup przestępczych, ale pamiętajmy, że pan Igor Tukaczyński, według tych wszystkich informacji, które były przekazywane, jest człowiekiem blisko powiązanym z gieru. Później również do, na spotkanie z panem Igorem Tukaczyńskim do Dubaju pojechali bardzo ważni ludzie z tak zwanego gangu przebierańców. My żeśmy z Jankiem pokazali Państwu, że de facto gang przebierańców i y, ludzie, którzy mieli utworzyć taką agencję obrony narodowej, y, byli inspirowani przez bardzo ważnych Funkcjonariuszy i oficerów służb specjalnych, już powołanych za czasów Kamińskiego i Wąsika. Zobaczcie Państwo: przenikanie się tych wszystkich rzeczy, czyli de facto grup przestępczych i e, ludzi, ludzi związanych ze służbami specjalnymi. Niekończenie tych wszystkich tematów. To wszystko toczy się, działa, e, pozwala, tak. Infiltrować nasze służby specjalne. Nasze służby specjalne w niektórych momentach są ślepe i głuche, bo zarabiają pieniądze. Dopiero w sytuacji, kiedy już sojusznicy stawiają sprawę na ostrzu noża, te sprawy są realizowane i zamykane. Przecież te kontakty pozostały. Przecież bezsprzecznym jest to, co udowodniono, że. Do tych wszystkich działań sabotażowych używane są grupy przestępcze. Jak mogą te grupy przestępcze być przez nasze służby infiltrowane, skoro nasze służby brały stamtąd pieniądze? To grupy przestępcze infiltrowały służby, a nie służby grupy przestępcze. I ja oczywiście nie chcę znowu sobie tutaj podbijać podbijać bębenka, ale y, byłem, byłem niewygodny, bo wskazywałem, bo wskazywałem te wszystkie y, Tą opieszałość związaną z realizowaniem tematów. No bo nie można było wiecznie tylko kontrolować, sprawdzać i tolerować, że ktoś na tym zarabia, tylko kiedyś ten temat trzeba zamknąć, prawda? A nie trzymać go cały czas. No po co to trzymać cały czas? No a tak to funkcjonowało. No ja rozumiem, że w związku z tym przeszkadzałem. I teraz to nie tylko ja, bo takich ludzi było trochę. I teraz ten temat się mści. No bo. Skoro jest sporo funkcjonariuszy, którzy no, mieli już ten problem tych niejasnych kontaktów z grupami przestępczymi, to teraz szukanie ich w jakimś stopniu przy pomocy części tych ludzi, którzy mogą, mogą nie być zainteresowani, żeby te grupy przestały działać, jest poważnym problemem. I ja wiem, naprawdę Państwu mówię to, to z całą odpowiedzialnością. Za słowa. Dlatego cieszę się, że przynajmniej Donald Tusk i, i, i pan Siemoniak i ludzie, już ci, którzy zaczęli rządzić służbami, zdają sobie sprawę z tego, że taki mechanizm funkcjonuje. No, To, co zepsuli kamiński wąsik, będzie nam się, tak mówiąc, odbijało czkawką przez długie lata. Szanowni Państwo, jest dokładnie tak jak powiedział Tomek, musimy się liczyć z tym, że te grupy dywersyjne będą działać. Mało tego, one mogą współdziałać politycznie z Prawem i Sprawiedliwością, które będą wykorzystywać tego rodzaju działania, żeby pokazać, że władze... Destabilizować jest... scenę polityczne. Tak, że, że oni sobie nie radzą i w ten sposób wspomagać PiS. Pamiętajcie Państwo, że to jest, PiS jest partią najbardziej prorosyjską ze wszystkich w Polsce, które rządziły, przede wszystkim w warstwie dokonań faktycznych, czyli tego, że Jarosław Kaczyński i PiS dążyli do tego, żeby w Polskę de facto wyprowadzić z Unii Europejskiej, bo dyktatura w Polsce by skończyła się po prostu sankcjami, skończyła by się w końcu wstrzymaniem płatności składek, w końcu by się skończyła wstrzymaniem wszystkiego i po prostu decyzją o opuszczeniu przez Polskę. Jedyny powód, dla którego Kaczyński tego nie robił od razu, to był taki, że Unia Europejska cieszy się obecnie zbyt dużym poparciem wśród Polaków. Historia bez cenzury w dobrych kioskach, w dobrych empikach, tutaj szanowni Państwo oprócz tych tematów z okładki, seksualne niewolnice Stalina, jak e, tworzono po prostu oddziały kobiece w czasie II wojny światowej, których celem było tylko i wyłącznie po to, żeby je wykorzystywać, wykorzystywali odpo, odpowiednio, <coughs> na odpowiednich szczeblach panowie, jako e, no, e, polowe rządy. Tak? E, mamy też hmm. o e, otwającym trwa, wojnie wśród wyznawców Mahometa, od 1400 lat. Fantastyczna historia Marni Dobrzańskiej, drugiej żony Ignacego Mościckiego, z którą ożenił się trzy miesiące po śmierci pierwszej, pani de facto przejęła rządzenie Polską. Warto sobie prześledzić, po prostu w, w, włożyła 65-letniego od 30 lat de facto starszego od siebie mężczyznę pod pantofel, owinęła swego wokół palca i de facto. Zarządzała Polską przez kilka lat. Żydowcy piraci z Karaibów, wypędzeni z Hiszpanii, Żydzi, często zostawali morskimi rozbójnikami. Historia z XV, XVI wieku, Szanowni Państwo, mało znana, bardzo ciekawa. Ja polecam też mój falieton w tym numerze, w którym opowiadam o tym, że. Tyrani teraz przegrywają wojny. Kiedyś w XIX wieku było tak, że głównie wygrywali wojny silniejsi, a teraz już jest tak, że słabsza strona ma więcej zwycięstw. To jest akurat pewne pocieszenie dla Ukraińców, którzy są bez wątpienia stroną słabszą w konflikcie z Rosją. Przypominam też o książce pani Izabeli Pek. Już od jutra będzie ona w bezpośredniej wysyłce. Kończy się, szanowni państwo, druk. Te książki już jutro jadą. Do dystrybutora, który będzie rozsyłał wszystkim tym, którzy zamówili link do zamówienia książki jest bezpośrednio pod materiałem, a Państwu. To Panie macie. Jarosławie, panno Jarysop po 17.30, musztarda po obiedzie. Jeszcze raz mówię, musztarda po obiedzie. A wie pan co? Bo pan teraz zlecił taką kwerendę, koniecznie kto z Pana otoczenia, kto z Pana ludzi miał kontakty z Panem Mrazem, czyli dyrektorem, dyrektorem Funduszu Sprawiedliwości. I czy pana, czy, czy pana jacyś ludzie bezpośrednio ludzi powiązani tutaj też mogą mieć jakiś problem. Panie Jarosławie, naprawdę to się jest za późno. Wie pan, pan się raczej powinien orientować, czy i czy, ile dyktafonów było w pana otoczeniu, bo ludzie nagrywali rozmowy też z Panem. No. Wszystko powoli, panie Jarosławie, to wszystko, to wszystko wycieknie. Najgorsze będzie to, bo pan się w miarę pilnuje, ale najgorsze będzie to, kiedy będzie pokazana ta obłuda i tą obłudę zobaczą inni ludzie z PiSu, bo pan wszystkim obiecywał to samo i ludzi na siebie szczuł. Jak oni się zorientują, jak oni byli na siebie szczuci, to oni pana zjedzą, panie Jarosławie. Bo to tylko o to chodzi. Pan się pilnował, ale będzie dokładnie pokazany mechanizm. Rozmawia Pan z jednym, szczuje Pan na kolejnych i rozmawia Pan z kolejnymi, szczuje Pan na tego. To jest Pana metoda, Panie, panie Jarosławie. I wszystkim Pan nagle włącza zielone światło. Ja mówię, Pan naprawdę powinien w Rosji być głównym inżynierem dotyczących ruchu drogowego, nie wiem, powiedzmy w Moskwie. Wszystkim Pan im by na raz włączył zielone światło. To by było bardzo ciekawe. Do więzienia Panie Jarosławie. Tutaj Pan ma zielone światło nasze, z Jankiem tu pan ma naprawdę priorytet. Tam, tam, tam będzie Pan bezpieczny, hmm. Panie tak. Państwo. Do zobaczenia.